Hej, cześć, siema wszystkim ludzie z tej strony Xyz, teraz w kolejnym odcinku z Dead by Daylight, moi drodzy. Dzisiaj Ghostface, tak, nasz super ekstra pan Ghostface. I z czym sobie pana Ghostface'a, moi drodzy, zagramy? Z popem, save the best for lastem, tanatofobią i niechlujnym rzeźnikiem. W sumie nie wiem, czy ten save the best jest taki najlepszy tutaj, ale powiedzmy, że jest git. I sobie jakiś po prostu addon wziąłem, że znacznie zwiększa prędkość ruchu po kucnięciu i umiarkowanie zwiększa czas trwania oznaczonego ocalałego. Plus oczywiście torcik, bo mam 30 tortów na Ghostface'ie, bo był ekspiony ostro, pamiętam, prestiż 1 mam na nim wbity. Także zobaczymy, jak gierka się będzie prezentowała. Trzech konsolowców tutaj, o, proszę bardzo, proszę bardzo. Jeżeli oczywiście lubicie DBD na kanale, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkęca w górę, moi drodzy. I zobaczymy, jak gierka pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Jeżeli się nie zapoznaliście z ostatnim materiałem, który był z Pyramid Head'a, no to oczywiście możecie pójść się zapoznać, bo czemu by nie, całkiem taka przyjemna gierka była. Po tej gierce, jeżeli chodzi o Ghostface'a, po tym odcinku mam właśnie zaplanowane wrzucić te dwa poprzednie odcinki nagrane z Nemesisa, ale jeżeli chcecie jakiegoś kolejnego killera, to tutaj napiszcie w komentarzach oczywiście jak najbardziej, bo dlaczego by nie. Także tak, także zobaczymy, jaką mapę gra, jaką mapę nam da. Fajnie, jak jakiś zamknięty szpital by nam dało, bo na Ghostface'a to jest, o Boże, tak samo jak na Myersa, zamknięte mapy, pomieszczenia takie ze ścianami, to jest oczywiście super. Nie obraziłbym się za farmę, bo akurat nie lubię farmy zbytnio, ale na Ghostface'a farma jest bardzo też fajna. Albo jakiś na przykład też czerwony las by był też spoko w sumie. Albo jak Milan, ja tam jakoś nie wybrzydzam mega. Także no. O Boże, przepraszam, ziemaczka, ziemaczka, ziemaczka. Także no, wiatrak wyłączony na czas nagrywki. Szukało mi lobby, to miałem włączone, bo się nie da żyć ogólnie w tej temperaturze. W ogóle taki tip dla was. Nie wiem jak teraz w sumie, jak to wrzucam, ale w całej Europie najcieplej jest właśnie w Polsce. Także to jest ciekawe, nawet w Hiszpanii w ogóle jest mniej gorąco niż w Polsce. To jest w ogóle wow, naprawdę w Polsce jest taka temperatura, co tu się stało. Okej, okay, mamy farmę Coldwind. No spoko, może być farma Coldwind. Dajesz, kurde, Ghostface'ik. No dobra, lecimy. Zobaczymy oczywiście od razu szanowny przykuc, że tak powiemy. No i będzie lecone, nie? Grane. Także mówię, jeżeli lubicie TBD na tym kanale, to nie zapomnijcie pierdzielnąć łapęcji w górę, moi drodzy. Łapęcji w górę bardziej mnie motywują, przyznam szczerze, niż subskrypcje. Tak, taki tutaj między nami secret, moi kochani. Także tak. Okej. Ciekawe, ciekawe. Czy tu ktoś kręci Jonathana? Chyba nie. Czy oni we czterech kręcą jednego Jonathana na górze domu? Nie wiem, skąd był ten wybuch, nie skup. Okej, czy ona wie o mnie, czy nie? Okej, ja wiem, że on chyba nie wie. Tak, on mnie nie widział. Proszę państwa. Cześć. Dobra, dobra, albo dobra, spokojnie. Oni teraz tak są panika gaming. Także zróbmy tak. Tutaj widzę, że mamy fajny zeskok w ogóle z domu. Wow, nice. Fajny skrót. Fajny skrót. Tam jest Meg, nie wiem co ona odpieprza. Powiem tak, tak że jej niby nie widzę. Papara, papapa, cześć, szmato. Kocham tak lubię robić ludziom, naprawdę, przysięgam, nie? Że tak niby prankuję, ale... A, dobra, myślałem, że na palecie będziemy się lupować, a tu jednak niezbyt. A, okej, okay, tu jest zeskok. Tego jednego gana nie skręcą, w sensie głupio robią, ponieważ nikt nie ściągnie Leona. To jest główny problem, moi drodzy. A ja się tutaj, no sorry, to nie jest dobre, żeby się lupowała w obrębie... A, tu jest dead end. Ja nawet nie wiedziałem. Myślałem, że tam jest wybieg jakiś boczny. W ogóle, przepraszam, panie drzewko XX, że pana powiesiłem na haku i nie masz teammate'ów teraz, bo chyba najwidoczniej cię nikt nie uratuje przed dwójką, a chciałbym, żeby ta gra zajęła troszkę dłużej czasu. O, dwa geny poszły w ruch. Wow. Dobra, my idziemy tam. Podanego osobnika, który ściągnął się, który zniszczył. Który naprawił gena. Przepraszam, co ja gadam. Dobra, ściągnęli, tylko że dwójka mu siadła, więc średniawa. Imo średniawa.
hałasy jakieś w domu, przepraszam bardzo was. Wiadomo. A niedziela. Ta. Ostatnia niedziela. Myślę, że jakieś tu ptańsko słyszałem, a jednak nie. Jednak no. Wydawało mi się, ale debil. IRL nie. Czekajcie, dobra. Cześć, ofiara. Cześć, cześć. Jaka ty ładna. Cześć. Ktoś się obsrał. Granie Ghost Fighter jest, proszę państwa, kochane, naprawdę. Ona pewnie tak obsrała zbroję w tym momencie, że to jest niesamowite. I teraz pytanie, czy to... Opóźniony skill check, czy... Okej, okay, kopiemy. Dalej, nice. Unikanie latarki, ciekawe. No ten, to jest ogólnie perk od właśnie Jill Valentine. Nie wiem, czy on jest jakiś mega useful, ale powiedzmy, że jest sobie, nie? Na kuckach, na kuckach, na kuckach, na kuckach. O, proszę bardzo, dobrze, że idziemy na kuckach. Chyba ktoś się skapnął. Dzień dobry. Ja tutaj, wie pani. Dobra. Jest na razie dobrze nawet, tylko te dwa geny szybko poszły, przyznaję. Siup, haczyk, żyłka, ciężaryk. Kopiemy genatana. Ja mam popa, więc to jest spoko. Nie zabijaj się, pamiętaj. Wszystko będzie dobrze. Never give up, remember. Cześć, Leon, zawodowiec. Topaleta. Mam save the best for last. I to jest... Gonię już obsesję, więc tak mech. No jakoś do tego Ghostface save the best nie jest jakiś mega spoko. Ale na widocznie miałem lepszego wyboru po prostu. On zeskoczy, to mu... Nie ma tego balance landingu, więc on już sobie spieprzył. Ja też sobie spieprzyłem, całkiem ciekawie. No ale to i tak jesteś mój już, także... Raczej Dead Harda nie przewiduję. No właśnie. Zobacz, panie drzewko. Pan drzewko ma już dyntkę, no. Ramba. No przepraszam, przepraszam panie drzewko, jeżeli oglądasz ten materiał, a znikoma bardzo jest ta tutaj jakby, no wiecie, szansa, to. Okej, okay, Jill poszła sobie, tamten gen pewnie jest ciągle kręcony jak Ludwald idzie, więc sobie po prostu boczkiem włączmy stalking moda activated. No i lecimy do przodu, moi drodzy, lecimy do przodu. Dubi dubi duba, dubi dubi duba, nie, ciągle jest skopany chyba gen. Ja, dobra, ale ktoś wyleczył, Nurs, a nie, bo ja miałem Nursa na tym, a ja, Nurs nie pokazał, bo taki kozak na każdym Nurs calling ma. No tutaj akurat nie posiadam, najwidoczniej. Ratugan nie jest skręcony. Jakieś grzechotniki w ten, co tu się dzieje, proszę państwa. No popik zmarnowany, ale no chyba nie miałem nawet gdzie użyć tego popa, więc to jest główny problem. Oni się cykają do genów podchodzić, bo wiedzą, że duchowa twarz zrespi się im za dupą. No ty, nikt nie kręci nic. Halo, surwy to jest gra polegająca na kręceniu genów, żeby uciec, a wy nie... Cześć. O, koleżanko, czemu ty mnie nie obserwujesz? No to jesteś na stalka już, nie? Dobra, teraz już włączymy sobie w takim razie, skoro mnie obserwujesz bacznie. Gdzie się podziały? Patrzcie, porobimy ją tak, nie? Jednak nie porobimy, bo... A jednak może troszkę sama się porobiła. Ups. Może było sensu trochę w tym, co zrobiłem, nie powiem. Ta paleta skakała dziwnie, co tu się działo. Chodź, na opa. Ghostface z chęcią by podtrzymał raczej. Dobra, tutaj mamy popika zaraz bitego, także elegancko. Cyk. Dziwny ci głos dali, Jill, nie powiem. W rezydencie miałaś taki trochę, no... Lepszy, po prostu lepszy. Okej, stalking mode activated. Jasne. Spierdzielamy stąd jak najszybciej. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie? Dobrze. Prawidłowo, tak ma być do końca życia. O! Ta ostatnia
chwila. Cześć. Cześć. O Boże. Hello there. A dobra, najpierw, no po co ja chcę? A właśnie, dobrze, że nie skopałem. Popik, moi drodzy, popik. Popik, popik. Samina, waka, waka. Nie do rytmu, co ty robisz, Meg? How dare you? Dobra, skopane. Elegancko, wracamy się tam, ponieważ pewnie tam są te gnoje. No bez na razie całą nocy, ale to tylko... A mogę przecież na kłódzkach nawet tak być, Piotrze, zapomniałeś. Jep. Gdzie są moje silwiki, ukochane? Nie ma. Nie ma? Najwidoczniej nie ma. Gra i tak już jest dobra, bo mamy dużo haków. Nie wiem, czy to był odgłos kogoś w środku, czy mi się tylko wydawało. O, w ogóle tutaj mogę się skopać. Patrz na to. Ktoś przed szafą. Czy ty sobie żartujesz? Koleżanko, dopiero co leżałaś na glebie. Ale okej. Nie wiem, czy go powiesić, czy nie. Co ty robisz? Leż, po prostu. Zostań uratowany. Zgiń, przepadni. Wisiałeś dopiero... A nie no. A w sumie wiesz co? A w sumie za ten T-bug. A w sumie sobie zawiśniesz, bo co? Bo kto mi zabroni? Laura. Dobrze, hello. Przykro mi. APL. Skubany. Ale skubaniuczki. A będzie w komentarzach. On się w komentarzach. Będzie pod profilem. On się w lobby. Będzie na czacie pisane po polsku. Ty kurwo, ty szmato, ty. Może się nie spłaczą. Cześć. A, zauważyła. Dobrze. Trochę ciągle tych samych, a ta jedna mek co? Cześć. Sprinta ładowała. Cześć. Ta jedna mek ciągle kutasi. Tak samo w tamtym odcinku, jak nie oglądaliście tego. Pyramid Head'a. Też jeden surf ciągle kutasił na koniec, żeby tylko uciec. Masakra w ogóle, niesamowite to jest. Czy tak te torty działają? Bo na Pyramid Head'zie też wziąłem tort. 104, elegancka wleciała. Ale ta noga jeszcze ani razu nie została przeze mnie zauważona. Albo może raz wisiała, bo rzeczywiście mam taki, ale nie wisiała. Bo Leona razy dwa zaliczyło, dlatego tak jest. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta Meg. Ani razu, znowu kutasowa była ostra grana. W ogóle pewnie genów zero skręciła, znając życie. Dobra, szukamy hacza, no. Jak znowu ucieknie, to się nic nie stanie, jakby. Zobaczymy. Czy nam się uda znaleźć hacza. Nie jestem jakimś dobrym graczem, jeżeli chodzi o szukanie haczów, więc... Więc tak. Wsłuchajmy się. No tu ewidentnie nie. O, proszę bardzo. A może jednak. O, cześć! O i co teraz? Kamperze, pierdzielony. Teraz nie. Aha. Z kluczykiem, moi drodzy, z kluczykiem. Nawet nie jestem mad, ja po prostu współczuję drużynie. Naprawdę, po prostu współczuję drużynie, że mieli takiego typa, który kampił całą grę dosłownie. I oczywiście, że to był... I zawsze tylko pecetowcy. Konsolowcy nie, ale pecetowcy zawsze kluczyk był użyty, kurde. No, proszę bardzo, no cóż. Ale dobra, tak się prezentuje gra, jeżeli chodzi o Ghostface'a. Bardzo ładne, bardzo fajnie mi się grało. Naprawdę, granie Ghostface'em jest strasznie fun to play, bo masz świadomość taką, że ty po prostu strają w gacie, jakim od pleców nagle podejdziesz. Przynajmniej z mojej perspektywy zawsze tak samo to wygląda, więc, więc tak. Także co, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagrywanie DBD, no chyba sobie skończę, bo nie wiem, co jeszcze bym mógł nagrać, może jakiś adeptów, ale teraz pójdę sobie nagrać jakiegoś For Honorka, bo tam też chciał. Zero chyba, nie jestem pewien, przepraszam jak nie pamiętam, ale no. Także tyle, trzymajcie się do następnego, jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie lajka w górę, bo czemu, bo nie wiecie, lajki motywują i tyle. Także no, miłego dnia, trzymajcie się do następnego i pa pa.